Siemanko, z tej strony Araulen, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Agrar Simulatora 2011, którego nie było totalną wieczność. Spowodowane było tym, że ja miałem mało czasu i kompletnie zapomniałem o Agrarze. Sam to zacząłem, bo sam chciałem grać w tę cudowną grę, jaką jest Agrar 2011, mimo tylu wad, a potem zaprzestałem tą serię. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, znaczy zapewne macie mi to za złe, ale mam nadzieję, że przynajmniej obejrzycie, wrócicie do tej serii z przyjemnością, że będziecie ją oglądać. I zaczniemy żniwa. Zaczniemy, a właściwie skończymy, bo mam tego całkiem sporo. Więc do koszenia, więc golimy już, wkraczamy do akcji, zbiory, przód, w dół i lecimy. Ogólnie rzecz biorąc, że to ciemno, z góry przepraszam, jeśli będę trochę kaszelkował, że się tak wyrażę. Niestety, chory jestem. Tak, jestem cały czas chory. Rzadko kiedy jestem zdrowy, tego zacznijmy. I po prostu nieraz muszę sobie zakaszleć. A myślę, że jakoś to nie będzie miało wpływu specjalnego na to, na po prostu jakość materiałów i przyjemność oglądania ich. Ewentualnie, jeśli uważacie, że nie ma co na siłę, jeśli jestem chory, no to możecie napisać w komentarzu, że dam na razie spokój, a jak wyzdrowieję, to na spokojnie to ogarnąć. Aczkolwiek myślę, że takie coś nie miałoby sensu, bo jestem chory praktycznie cały czas. Jak nie katar, to kaszel, to coś tam innego. I musiałbym chyba totalnie zawiesić działalność na YouTube, niestety. Dobra, jedziemy wysypać. Bardzo szybko nam to, że tak powiem, się napełnia. I się zastanawiam, czy by nie lepiej było zatrudnić pracownika, ale już tu przejechałem trochę. No nic. Wysypiemy. I ta gra nadal mnie zadziwia. Za każdym razem chyba to mówię, ale naprawdę nadal mnie ta gra zadziwia, jak pięknie wygląda. Dobra. Gdzie jesteś, kombajnie? Tu jesteś. Wystaw rurę. I trochę trzeba cofnąć. Ut. Czemu je sypiesz? Chyba źle podjechałem. Przód w górę. O. Dobra, podniesiemy i inaczej nakręcimy. O, teraz się sypie pięknie. Raz, dwa się wysypuje, także spokojnie. Myli mi się sterowanie z SF-a. Sprawdzimy sobie. Tu jest kultywacja. Muszę tam zajrzeć. Czy jest ono zakultywowane? Jest zakultywowane. Wybaczcie, jest zakultywowane. Także wyślemy tu pracownika, żeby coś zasiał. Tylko że mamy problem z traktorami. Nie wiem, czy ten traktor uciągnie siewnik, ale mógłby uciągnąć. To bym wysłał pracownika, żeby już zasiał coś. Bo moglibyśmy robić dwie rzeczy naraz i byłoby wydajniej, tak. Tutaj to odłączę. Zaparkuję traktorem. Wbijaj. Siewnik dostał przykrych doświadczeń, niestety. Ale myślę, że to przeżyje. Powinien się unormować. Słuchaj, no, Ewan. Okej, jestem z powrotem. Miałem najazd na chatę, że tak się wyrażę.
i musiałem przerwać, zostałem troszkę wybity z rytmu. Aczkolwiek z tego co pamiętam, przeglądaliśmy sobie pracowników, tak? Nic tu ciekawego nie ma. Niestety, musiałem go ulepszać. Ale czy to coś dam? Wyrobimy go trochę. Nie jest tak potwornie drogo. Co na tym nieszczęsnym A17? Może je to do orania dopiero jest? Muszę sprawdzić. Tylko jak do orania, to ja nie mam mniejszych pługów. To sprzedam ten kultywator. A kupię pługi. Czwórki powinien dać radę. Pług, wybór pola, A17, start pracy. Okej. Niech on ciśnie, a my kosimy. L. I jedziemy. What the F? Okej. To jest co najmniej dziwne. Zjadę trochę na bok. Dobra. I teraz powinno być okej. A tutaj trochę układ pola jest skopany i widzę, że hydraulika głupieje. Ale idzie przeżyć. Tamten kolega już zaczyna orać. Jest okej. Nie podskakuj tak, błagam. Błagam, nie podskakuj. Za jakie grzechy. I ciśniesz. Okej, i jedziemy. I pochwalę wam się, ja mam już ferie. Już, znaczy ciężko powiedzieć, no jak ja je skończę, to ktoś inny je będzie miał. Więc to jest zarazem pocieszające i smutne. I nie wiem jak to traktować, aczkolwiek ja się cieszę, że wreszcie są te ferie. I obiecałem sobie, że ponadrabiam trochę zaległości z filmami. Bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, z jakich gier chcielibyście serię w ferie. Nie wiem, z jakichś obecnych albo nowych. W zależności co byście chcieli, co bym mógł tak w ferie sporo tego ponagrywać. Tylko błagam, nie jakiś horror. Bo już pewien projekt z Konstim i ekipą szykujemy odnośnie zombiaków, o którym przekonacie się już niedługo. A chciałbym jakąś taką gierkę, nawet z tych co, z tych po prostu co już mam, wiecie, już nagrywałem, a nie wiem, uważacie, że ostatnio zaniedbałem albo coś. Jestem otwarty na propozycje, czekam aż mi coś tam napiszecie. Liczę na was, bo zależy mi, żeby ferie właśnie trochę podcisnąć. W zasadzie czemu to jest takie żółtsze? Może nie ten, nie było nawiezione albo opryski nie były ogarnięte? Możliwe. Zobaczcie za te kaszelki. Więc wysypiemy. Tutaj tam nam kolega orze, super. W ogóle nie zauważyłem, ale chyba w zależności od tego, z której strony sypiemy, podnosi nam się jedna lub druga część przyczepy. Nie jest to może tak super zrobione jak w FS-ie 15, aczkolwiek jak widać gra z 2010 roku już miała jakiś zalążek tego, co Farming dostał w 2014, także kolejny powód, który powinien uświadomić ludzi, jak FS jest zacofany. Jedynie z drugiej strony jednak to zacofanie go ratuje, bo bardziej Agrar, pomijając błędy, był grą wymagającą, ponieważ miał tych funkcji, był grą wymagającą. I ludzie przez to narzekali i chyba to właśnie też ratuje Farminga, że
jest przestarzały technologicznie. Wszyscy mogą w niego grać i dlatego tak wszyscy uważają go za bóstwo, bo może przesadzam w niektórych momentach, ale naprawdę jak nie czytam wypowiedzi niektórych, to mam wrażenie, że niektórzy uważają to za jakieś bóstwo. W zasadzie to niech on muci, a my byśmy przyjechali prasować. Przejdziemy kombajnem do tego, do garażu. Ups, wjechałem. Więc jedziemy, zatrudnimy drugiego pracownika, niech on nam kosi, a my będziemy prasować i odbierać ziarno. Wtedy prasa pójdzie zdecydowanie szybciej i może wyrobimy się na jednym odcinku. Pracownicy. Kto jest tutaj? Ten sporo zdrożał. Kocha przygody, przyrodę. Ma rękę do roślin. Zobaczymy, co on tam znaczy. Obsługa kombajnu. Wszystko mu wyrobimy. A 15, start pracy. Boję się, co z tego wyjdzie. Zobaczcie. A ja użyję sobie Xeriona i pocisnę prasować. Prasę mam tam. Xerion trochę nie bardzo do tej prasy. W zasadzie mogłem dać Xeriona i pugi sześcioskibowe dla pracownika do orki, ale na to nie wpadłem niestety. Więc poprasujemy sobie Xerionem. Jedziesz. Dobra, jeszcze cofnij trochę. Podłącz tył. Okej. I jedziemy. Zbieranie. I jedziemy. A dwójką mogę jechać? Kurde, jakoś prowadza mi tym Xerionem, lol. Tego się nie spodziewałem. Tam kamerę z przodu. Okej. Tylko, że tutaj niewiele widać. Spodziewałem się lepszego widoku. Ale jedziemy. Idzie to w miarę szybko. Szkoda, że pracownik już nie ogarnia, kiedy się coś, kiedy jest coś zrobione przez gracza, a kiedy nie. Bo jakby ogarniał, to by nie musiał dupić w tym samym... Kurde, bym wałek urwał. By nie musiał dupić... Ups. Kliknąłem transport, ale zapomniałem, że on wtedy... Żeby wyłączyć wałek, żeby mi się nie urwało. Zapomniałem, że on wtedy wyrzuca snopki. Przykre. Ale widzę, że szybko temu to golenie idzie. Także myślę, że szybko nadrobi. Tutaj możemy prasować dwójką. To szybciutko też idzie. Jest spoczko. Tutaj coś zostało. Cofnij. Cofnij. Wiem, że w którymś Xerionie, nie wiem, czy było chyba coś, że się włączało, czy chce się skręcanie na obie osie, czy na jedną oś tylko. Ale nie pamiętam, jak to wyglądało. Co on robi? Nie wiem, jak to wyglądało w tych, w jakich modelach Xerionów to było. Ale prościutko ciśnie, kurde. Szkoda, że tak w środek jedzie, bo muszę zniszczyć trochę plonów. A jak to nie jest LS, że tutaj nie ma żadnych szkód. No niestety. A walnę na środek. Z tyłu się pojawia. No ale taki zalążek tego nierównego usypywania jest. Tam chyba teraz weźmie to, co ja nie wziąłem, czyli już nową ścieżkę, także szybko mu to poszło. Tutaj jakieś nierówne ściernisko. No szkoda. Szkoda, że tak nierówno kosi, ale to jest raczej nie kwestia ustawienia headera, bo to jest jednakowe, tylko trochę nierówno rośnie to wszystko i takie to ułożenie jest zbugowane. Ciekawe, jaką prędkość on odpopierdziela. Mogę się do niego przełączyć? 15, całkiem nieźle.
jedziesz. To ja będę musiał dychą za nim chyba jechać. Bo nie ma takiej regulacji, a szkoda. W EWS-ie muszę przyznać, że jest świetnie zrobiona ta regulacja prędkości teraz. No. Ale zobaczymy, jak go będę doganiał. Okej, okay, musi oddać zbiory. Także, jak widzicie, dużo pracy. Nie wiem, czy odcinek nie wyjdzie mi całkiem dłuższy, ale myślę, że lubicie oglądać dłuższe odcinki, ewentualnie na raty. Po prostu chcę tak już to pole ogarnąć, a świetnie, świetnie się bawię. I jedziemy. To jakieś rozmazane wyszło? Ten blur trochę tutaj się kłóci. Na nowym profilu nie regulowałem ustawień i trochę ten blur się niepotrzebnie wkrada, ale to do ustawienia jest. Syp, 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 syp. Zajrzymy, ile on tam ma. Kończy już. Trzeba będzie odjechać. Okej. I prasujemy. Jedziemy dalej. Powiesicie mnie za to kaszlanie. Ewentualnie chyba będę wyciszał ten te momenty kaszlania, żeby wam to nie przeszkadzało. A, ty tam teraz nakręcić musisz, tam. No dobra. No dobra. Jaki jest twój następny ruch? Bo nie wiem, gdzie jechać. No. Od środka, wierzysz? Mogłeś z drugiej strony, bo tak to przy wysypywaniu niższe te plony. Kurcze. Nie dało się inaczej. Jezu. Człowieku, ile ty tych zbiorów tam masz? Pojedziemy z drugiej strony. Jedziesz. Tutaj przyspieszysz, będzie wolniej. Tak samo. Nie, nie, tak samo jest. Myślałem, że trochę przyspieszył. Okej. Okay. Rozładujemy to. Dlaczego nie możesz z drugiej strony jechać? Ech. Tyle upraw niższe. Jesteś okrutny. Co jak co, ale tekstura zboża to jest świetna według mnie. Taka gęsta. Widać, że to super urosło po tych odżywkach różnych. Syp. Nie wiem, czy to nie trzeba będzie już przypadkiem wysypać. Chyba jeszcze nie. Jeszcze jeden zbiornik powinien wejść. Bo nie pamiętam, jak to tam dokładnie jest. Z 10,5 to wejdzie. No, wysypuj. Dobra. Wycofamy. Żeby mu nie przeszkadzać. Teraz tu staniemy. Z. Wychodzimy. I wskakujemy do Xeriona. I jedziesz. Okej, okay, walniemy tutaj dwójkę i potem trochę znowu, trochę nadrobimy teraz, potem znowu się wolniej pojedzie. I dajesz, dajesz, dajesz. Mamy sporo już odcinka, ale tak jak mówiłem, to pole dokończymy, z pracownikiem idzie to dosyć szybko, więc jest dobrze. No, jedziesz. Jedziesz. Nie sądziłem, że pracownicy tak szybko jeżdżą. Tamten na polu też nieźle popitala, tylko że te pługi ma małe. Traktor słaby. Ale wydaje mi się, że nieźle. Nie pamiętam dokładnie, ja tam im porozwijałem to wszystko, nie pamiętam dokładnie... Co ty robisz? Aha. Nie pamiętam dokładnie, czy to rozwijanie coś dawało, ale podejrzewam, że tak, aczkolwiek nawet jeśli nie, to bez sensu.
ale zakładam, że tak, a skoro hajs miałem, to tam im ich przeszkoliłem, zawsze jakaś korzyść większa z nich. Już musisz oddać zbiory, tam? No dobra, to jedziemy. I koguciki sobie włączę dla szpanu, żeby było kolorowo widno i w ogóle. Za południe jest, to mgła zeszła. Zobaczę, ile ten popitala, też tak około 15. No całkiem nieźle już zorał. Konsola znikaj. I jedziemy. Dajesz. Nakręcimy. Kurde, trzy maszyny na jednym polu, to jest dopiero przejaw bogactwa. Ale szybko idzie. I teraz on tu będzie... On to wysypie, a my będziemy musieli sadzić, wysypać to do silosa. Pewnie zanim zdążymy wrócić, to on już będzie czekał na opróżnienie, bo to bardzo szybko mu idzie. O, tutaj już na zewnątrz. Kurczę. Aha, bo on pojedzie tutaj. To żeby tego snopka, kurczę, nie zahaczył, bo może wyjść bałagan. Cofaj. Ech, ciężko podjechać. Dobra. Syp. Dobra, leci po krawędzi. Teraz znowu przesadziłem. I to jest przykre, że nie potrafię tego dobrać. Ale przynajmniej leci, nic nie ucieka. Znaczy tutaj trochę przez ściankę przechodzi, ale raczej powinno być pełne. Zobaczymy. Jest 10500, nic nie straciliśmy. Staniemy na boku. I on kosi. Kosi łapki. No. A to mogę przeturlać. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. I jeszcze trochę. Dobra. Jest ok, teraz o nic nie zahaczy. Możemy belować, prasować, znaczy się, bo belować to jakbyśmy mieli okrągłe belki. Już chcesz sypać? Stary, dobry jesteś. Podjedziemy tutaj i tam mu tyłem zajedziemy, żeby tak zboża nie gnieść. No, dajesz. Najsensowniej to będzie od tej strony. Dobra, nakręcimy. Okej. I jedziemy. Dawaj. Od razu mówię, że marny ze mnie kierowca. Zwłaszcza jeśli chodzi o cofanie. Znaczy, no przodem to tak dobrze w miarę jeżdżę, bo się uczę jeździć. Ale taki, jeśli chodzi o cofanie i tak dalej, to niestety kierowca ze mnie marny. Niestety. To jest okrutne, ale mam nadzieję, że jakoś mnie z tego powodu nie skrytykujecie, bo tak w miarę, akurat teraz tą przyczepą w miarę udało mi się wymanewrować, także nie jest chyba tak źle. Tutaj muszę jeszcze, żeby drogi nie torować, zjedziemy tutaj. Tutaj muszę jeszcze ten snopek odgarnąć, bo nie wiem, jak on sięgnie tam, szczerze mówiąc. Dobra. I jeszcze raz. Dobra. I możemy prasować. Jedziesz. Sporo snopków nam z tego wyjdzie. A już jest ku końcówce. Także jest dobrze. Boli mnie trochę, że ta słoma tak się zapada, bo w zasadzie ona powinna leżeć na tym ściernisku. Co najwyżej gdzieś tam troszkę być zapadnięte jakieś pojedyncze źdźbła. Ale nic. Gdzie tu był drugi pokos? Tu jest. Jedziemy. Okej.
nasz Xerion pokazuje moc, można szybciej prasować, nie wiem, szczerze mówiąc, czy Axion by dał radę 20, podejrzewam, że około 15. A jakby mały Axos by nie dał rady, a jakbym dał Xeriona do 6 pługów, to Axos by nie dał rady na pewno z przyczepą do, wiecie, do ziarna. To ciężko by było to pogodzić, także chyba dobrze, że nie wydałem tego Xeriona pracownikowi. Bo mogłoby być ciężko. Gdzieś mi on zjechał, czemu zjechałeś, co? Jedziesz. A nie, do przodu. Jademy. Okej. Kombajn już kończy, nasz pracownik. Znaczy, pracownik kończy kombajnować, a nie pracownik kończy już nasz kombajn. Takie tam zagwozdki słowne. Nieźle. Tutaj, w tej perspektywie, to ściernisko mi się bardzo podoba. Jeden fragment jakiś im się udał. I okej. Dobra. Jedziesz! Tak, tutaj musisz trochę na pusto. Ale tam zaś będziesz miał. Może podjedziemy od razu do wysypywania, bo i tak muszę czekać, a on zaraz, niedługo podejrzewam, się zatrzyma. Trzeba będzie wysypać, to już się naszykujemy. Ale stój, wysyp. Jezu. Ale ty jesteś skomplikowany, chłopie. No. Dobra. I to trzeba jechać wysypać. Dobra. A teraz jest luz z zaparkowaniem. Mam nadzieję, że on mi tego nie pominie, że on wie o tym. Syp. To ty syp, a ja tu już prasuję. Tylko gdzie to było? Muszę tam jechać. Powinno być widać chyba. Jest. Tutaj. Także dobrze, że on tam sypie i nie potrzeba mu odjechać, to możemy już w tym czasie belować. Tylko nie wiem, czy jeśli on by tam jechał, to czy traktor mu nie zastąpi miejsca, ale może jakoś wybrnie. Zobaczymy. Tutaj nas teraz prasowanie interesuje. I jedziemy. Ale pięknie się te tam obraz odbija. Co ty już? No stary, co ty robisz? Aha, bo tam było to to jedno. Tutaj przesadziłem trochę. Ups, muszę do przodu i nakręcić, bo coś zaczęło mikserionem rzucać i się nie udało. Zapomniałem, że on bierze też od środka i do brzegów i on tam będzie musiał pusto jechać niestety. Nie wiem, czy to tutaj jakoś nie zabrał tego, czy to tak ma zostać, czy jak się zobaczy. Tymczasem prace zbliżają się ku końcowi. Mam nadzieję, że mi miejsca na dysku nie braknie. Bo nie miałem zbyt dużo. No, jedziesz. Klas jest piękny. Chciałbym zobaczyć jeszcze jakąś grę rolniczą z licencjonowanymi maszynami klasa, ale nie w modach, tylko wiecie, tak w ogóle. Teraz muszę za nim... Co on tam robi? Muszę za nim czekać. Wyrzucę tu te snopki i pojadę trochę szybciej, bo nie chce mi się 20 jechać i czekać za nim. Ale i tak jadę w gruncie rzeczy 20 i zastanawiam się dlaczego. No, jedziesz. Przyspiesz trochę. No, żeby Xerion tak wolno jechał drogą z taką prasą. Czy taka prasa jest, w sumie ta prasa to jest prawie tak
duże jak ten Xerion. W sumie jest to możliwe. Masywne, nie zwróciłem nawet na to uwagi. No, jedziesz. Mam nadzieję, że to już koniec. No. I jedziemy. Chociaż tutaj może nie być... Ups. Tego się nie spodziewałem. Nakręcisz jakoś? Bo czuję, że będzie problem. A, przejechał do końca. Ciekawe, co on zrobi teraz. Uciśnie do domu? Czy nawróci? Mogłem ten snopek odsunąć, ale nie spodziewałem się, że on będzie to brzegiem brał. Będzie coś pisać? Pracownicy... Idle. Także jedzie już do domu. No dobra, skoro jedzie do domu, to tu już nie ma nic do pracowania. To już tam ciorn, nie będę tego golił, to się założę potem. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Film bardzo, bardzo długi, ale wartościowy, dawno nie było. Agrara, możecie sobie popatrzeć, pooglądać. Wybaczcie jeszcze raz za moje kaszlanie. Co on robi? W tym momencie nie wiem jeszcze, czy ja moje brzydkie kaszelki po prostu, czy brzydkie kaszelki wyciszę, czy nie wyciszę. Ale no, jeśli nie wyciszę, jeśli się nie uda, to przepraszam was bardzo za to, że musieliście takich brzydkich kaszelków słuchać. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!